Witajcie, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak szybko, jeszcze słuchajcie ze starej pracowni, jeszcze was trochę trzymam w napięciu i sama siebie też, bo chcę najpierw się wyrobić z tą pierwszą nawałnicą zamówień, żeby później ze spokojną w miarę głową przenieść się i żeby poświęcić sobie, nie wiem, kilka dni, zrobić sobie wolne, żeby poświęcić sobie te kilka dni na urządzenie nowej pracowni, znaczy urządzenie, tak naprawdę przeniesienie tych mebli, które mam teraz do nowego pomieszczenia, przewiezienie, bo jednak jakby nie było, jest to troszeczkę kilometrów. No i muszę poświęcić na to trochę czasu, już mam tam wszystko gotowe, już wszystko na mnie czeka. Ściany, podłogi, wszystko zrobione, prąd jest. No tylko się trzeba przenieść, na to trzeba czasu i chęci, i siły, i możliwości też. Ale słuchajcie, do akcji, że tak powiem, dzisiaj wkroczyłam. I pierwsze co, to nagrywam dla Was filmik, a w zasadzie głównie dla Oksany, mojej stałej klientki. Która zażyczyła sobie lalę. Kolejne jej marzenie to jest Neveach, dalej nie wiem jak się to wymawia. W każdym razie jest to kit od Cassie Brace. Przepiękny maluszek, taki niedoceniony muszę powiedzieć, bo on gdzieś tam przemknął w fali tych różnych innych modeli, nad którymi było wielkie boom, a tak naprawdę te rysy twarzy zasługiwały na dużo większe uznanie. Przepraszam Was, ale tutaj Staś mi towarzyszy w pracowni i właśnie kicha i wykonuje różne inne rzeczy, różne inne czynności, więc no niestety poziom tego nagrania jest opłakany. Ale co? No chciałam Wam pokazać, głównie Oksanie, chciałam Oksanie pokazać laleczkę, która niedługo już wyruszy do jej nowego domku, zaraz będę ją wysyłać. Jest to łysolek, ale kształt główki jest naprawdę wspaniały. Nie trzeba tutaj wszczepiać wcale włosków, żeby zachować realizm. Nie wiem, dlaczego troszeczkę mi zarzuca to nagranie, bo ta lala jest w rzeczywistości taka bardziej rumiana, ale widocznie tak światło wpada i tak obiektyw wyłapuje i rzuca na lalę. Znaczy na lalę, tak odbiera po prostu. Nie wiem, jak to będzie później na komputerze, ale pewnie podobnie. No, starałam się pomalować ją w sposób zbliżony do tej mojej poprzedniej Newech, chociaż powiem Wam, że nigdy nie jest tak, że lala zostanie wykonana tak samo. Choćby malowała ta sama artystka, nie da rady po prostu dwóch takich samych laleczek stworzyć. I to też właśnie jest bardzo piękne w reborningu, że każda lala, dosłownie każda, jest niepowtarzalna. Newech jest pokryta moją najnowszą autorską formułą warniszu. Ponieważ w dalszym ciągu nie wyszedł stary warnisz, znaczy stary, nowa formuła warniszu nie wyszła, którą już dawno temu obiecywali. Obiecują nadal, natomiast nic się jeszcze nie pokazało, dlatego siłą rzeczy zostałam zmuszona do tego, żeby coś samemu poszukać, porobić i udało mi się. Także Newech jest super matowa, a jednocześnie w dotyku jest bardzo taka aksamitna. O, to jest dobre określenie i faktycznie przypomina w dotyku skórę dzieciątka takiego świeżo, nie wiem, upudrowanego, wysmarowanego kremem, a w rzeczywistości w odbiorze takim wizualnym jest matowa, więc to jest naprawdę duży, duży plus. Metodą prób i błędów udało mi się to uzyskać, taki efekt. Także jestem z siebie dumna i bardzo zadowolona, bo to mi umożliwia, po prostu otwiera mi to drzwi na dalszą pracę, tak? Mogę od Was pobierać zamówienia, mogę je realizować tak, żebyście byli zadowoleni, a nie płakać nad każdą lalą, która po prostu będzie się bardzo świecić, bo to nie o to chodzi. Tutaj mat u lalek Reborn jest no taką wisienką na torcie, tak? Uwieńczeniem mojej ciężkiej pracy, mojego malowania. No i dodaje, nie oszukujmy się, dodaje mega realizmu. Także to tyle na dzisiaj. Ja się zabieram za malowanie kolejnej lali. Na zamówienie jest to Twin A od Bonnie Brown. Mam cały dzień na to, żeby go pomalować. Nie wiem, czy uda mi się go skończyć, czy nie. Nie zawracam już Wam dłużej głowy. Newech będzie za chwilę pakowana. Zaraz jej będę też dobierała jakąś wyprawkę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Do zobaczenia.